Podstawowe przesłanie naszego dzisiejszego 138. spotkania to jest dokładnie to, co dzieje się wokół, czyli totalny chaos. Stary odchodzi, nowego jeszcze nie widać, ogień przemiany, transformacji, który niszczy wszystko. Trudno tutaj znaleźć spokój, trudno tutaj znaleźć jakikolwiek element, który by nas uspokajał, wszystko jest w ognistych kolorach w formie takiej właśnie niszczenia, przemienienia Stare odchodzi i robi miejsce dla nowego. Ta karta, gdy pojawia się w przesłaniach, zawsze budzi taki troszeczkę taką gęsią skórkę, ponieważ wiadomo, że gdy ona się pojawia, to trzeba oczekiwać, że... Szkło się posypie, <głos> czyli <głos> będzie coś wywoływać w życiu, zniszczenie, czyli zniszczenie tego, co było do tej pory. Zniszczenie w każdej dziedzinie, lub w szczególnej, o którą pytamy. Tutaj mamy naturalnie mnóstwo innych ukrytych symboli, których ja dzisiaj nie będę omawiać, ponieważ chciałabym, aby nasza uwaga była skoncentrowana tylko na tym, co. Najważniejsze, czyli to jest ten ogólny chaos energetyczny w tej chwili, który jest w tej chwili, ale również przed nami, i w tym chaosie trudno znaleźć miejsce spokoju, trudno znaleźć taki punkt spokoju. Dlatego siły wyższe wskazywały Ci jako zwierzę mocy do tej ceremonii żółwia, aby znaleźć ten spokój, tą równowagę w sobie, ponieważ na zewnątrz jej nie znajdziesz. Na zewnątrz, w tym wszystkim, co materialne. Zwróć uwagę, to jest niesamowicie ważne, bo kończy się ta era ziemi, a zaczyna się tak zwana era powietrza, czyli to wszystko, co materialne, co zbudowane Ulega przekształceniu, zniszczeniu. Czyli może to dotyczyć każdej dziedziny, ale szczególnie będzie to dotyczyć spraw materialnych. Wszystkiego, co związane z materią, to zniszczenie. Czyli wszystko, co w Twoim życiu gdzieś łączy się z materią. No to są finanse, to mogą być dobra inne, dobra materialne, to może być coś, jakieś takie utarte struktury. Możesz mieć jednak pewność, że. To jest takie w takim rozbłysku tego oka. Naturalnie możemy od razu myśleć o, o tym wszystkim, co kojarzy nam się z, z tą symboliką oka, czyli ci, co widzą więcej. No i naturalnie pewne grupy tutaj na Ziemi będą próbowały z tego chaosu zbudować swój własny porządek. I teraz jest takie pytanie: czy chcesz być częścią tego ich porządku, czy zbudujesz własne? To jest takie pytanie, które należy sobie zadać. W tej chwili, bo to jest tak, że jeden matryks się rozpada i pewne siły będą tworzyć nowy matryks i czy chcesz być jego częścią, czy też stworzysz twój własny świat. Ale to jest takie pytanie, na które siły wyższe będą nam pomagały znaleźć odpowiedź w kolejnych tygodniach, w kolejnych miesiącach, czyli tutaj jest tylko to pytanie tak wyrzucone w ten chaos. No i teraz rada. Rada od siły wyższej to dziewiątka buław siła. Można powiedzieć w spokoju leży siła, ale również w tym, co mówiłam ci dokładnie dzisiaj na naszej ceremonii, czyli skieruj twoje oczy w kierunku słońca, w kierunku światła, w górę, i wtedy cała twoja siła jest skoncentrowana na tym, co piękne, na tym, co dobre, i na czym się koncentrujesz, to tam płynie Twoja energia, a gdzie płynie Twoja energia, to takie właśnie rzeczy do Twojego życia przynosi. Czyli skoncentruj się na świetle, a jeżeli skoncentrujesz się na świetle i przemienisz Twoją słabość, czyli Twoje słabości w siłę, to kolejnym etapem jest Słońce. Najpiękniejsza karta w tarocie, która zawsze wskazuje szczęście, spełnienie, tę tą radość, to spełnienie w każdej dziedzinie. Czyli Podsumowując, najważniejsze w tym momencie jest to, aby w tym chaosie znaleźć spokój. Ten spokój znajdziesz tylko i wyłącznie w Tobie. Wszystkie słabości przemień w siłę. To jest również karta, która obrazuje jedną, jedną z dróg mojego powołania: czyli ja jestem w tym momencie w samym środku realizacji moich planów, mojej duszy, tutaj na Ziemi. Przemień słabość w siłę, czyli wszystkie nasze słabości, wszystko co jest Twoją słabością, przemień w siłę. Taką słabością jest tak jak mówiłam dzisiaj, zwątpienie, brak wiary, pozwolić na to, żeby inni nami kierowali, żeby ich emocje wpływały na nas. To jest wszystko słabość, co należy przekształcić. Ale również masz inne twoje słabości, może różne nawyki, różne jakieś zachowania takie wyuczone, które nie mają z tobą nic wspólnego i powinny odejść, powinny zostać tutaj spalone, zniszczone na tym etapie. Aby mogło wyjść do słońca. Czyli to przesłanie jest bardzo piękne, że bez względu na to, co się tutaj dzieje, gdy zachowasz koncentrację na świetle, na, na tej twojej sile, w spokoju leży siła, to przechodzisz do kolejnego przepięknego, słonecznego, świetlistego czasu tutaj na Ziemi, ale również w Twoim życiu. Dziękuję. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, to pamiętaj tam na samym dole, spole pole komentarzy o wszystko możesz pytać, a ja postaram się w miarę możliwości odpowiedzieć. Do zobaczenia, twoja Maria Boccardi.